1940 roku była typowym bojem spotkaniowym dwóch armii. Doszło do czołowego zdarzenia armii niemieckiej, dowodzonej przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von Jungingena i armii polskiej, dowodzonej przez wielkiego księcia Litwy Witolda, bo to były oddziały posiłkowe, oraz przez króla Polski Władysława Jagiełłę i podkanclerzego Królestwa Polskiego Mikołaja Trąbę. To byli wodzowie tych armii. Ale zanim doszło do tego starcia 15 lipca 1410 roku, które było jedną z czterech, pięciu najważniejszych bitew w całej naszej historii, to wszystko ma swoje przyczyny, okoliczności i skutki.
akurat rozszyfrowani i wyrzuceni z Węgier, już nie mieli czego szukać w tym czasie w Ziemi Świętej, a szukali swojej siedziby, miejsca, gdzie mogliby utworzyć swoje państwo, bo ambicje tego zakonu było bardzo duże pod tym względem. I pojawił się Konrad Mazowiecki, właściwie taki lokalny władca, niekoniecznie znający realia sytuacji międzynarodowej. Zaimponowali mu bardzo, no bądź co bądź, zakon krzyżowy z Ziemi Świętej jest o bardzo dobrej renomie, wysokiej, zwłaszcza jeśli chodzi o efekty działań, które wówczas nazywano chrystianizacyjnymi, czyli mówiąc inaczej, podboju ziem. To był jeden z największych błędów politycznych w całej naszej historii. W konsekwencji krzyżacy utworzyli wyjątkowe państwo. Bardzo szybko po osadzeniu tutaj krzyżaków Konrad przekonał się o swoim błędzie. W chwili, kiedy i papież, i cesarz potwierdzili fałszerstwo krzyżaków dokumentów, które przyznawać im miały wedle tej nowej wersji ziemię, które otrzymali po prostu jako miejsce, z którego mogli rozpocząć akcję chrystianizacyjną. Zostały te dokumenty sfałszowane w ten sposób, że stało się to ich terenem, który został im przekazany. W bardzo szybkim czasie podbili ziemię Prusów, nie koniecznie tutaj niosąc wiarę, a przede wszystkim orężem, tworząc bardzo sprawne państwo. Po podboju ziem Prusów zaczęli sięgać dalej. Jednym z takich bardzo newralgicznych terenów, terenów, które w tym momencie były nie osią zapalną pomiędzy Księstwem Mazowieckim a państwem zakonnym, a terenem, który stał się osią konfliktu pomiędzy państwem zakonnym a Królestwem Polskim, stało się Pomorze Gdańskie, które w latach 1308-9, notabene znowu, tutaj słowo pomoc, wezwanie na pomoc krzyżaków. Aktywność to była aktywność administratorów. W związku z tym na ćwiczenia rycerskie mogło zabraknąć czasu i być może dlatego nie mamy opisów walk u Długosza, tego jak wyglądały potyczki właśnie z rycerzami zakonnymi, a zarazem aż tylu ich poległo. Sam zakon krzyżacki to jest okres wojny stuletniej, musimy pamiętać, prawda? Prędzej czy później wydaje się, że jednak byłby skazany na porażkę i tak w konfrontacji z tak dużym państwem, jaką była Rzeczypospolita już później, prawda? Jeszcze nie obojga narodu, prawda? Ale w Unii z Litwą. Mimo wszystko te możliwości aprowizacyjne były dużo większe po stronie polskiej. To jest koniec potęgi zakonu krzyżackiego. Uznania jego właśnie potencjału. Mimo tego, że nadal miał ogromny. Przecież to było bardzo bogate państwo. Państwo czerpiące ogromne dochody z funkcjonowania miast, funkcjonowania handlu morskiego. Świetnie zorganizowane. Bardzo sprawnie ściągające podatki. Bardzo sprawnie zarządzane. I nadal takie było. Również jeszcze jedno. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z ostatnich wielkich bitew rycerskich. I tak jak Zachód zaczął bardzo szybko modyfikować swoje siły, zaczęło się pojawiać siły zaciężne w coraz większym stopniu, czyli mówiąc inaczej, zawodowi żołnierze. Tak, jeżeli chodzi o sukces grunwaldzki, mam wrażenie, że w jakiś tam sposób pokazał siłę polskiego rycerstwa, ale poprzez to opóźnił reformę wojska.
W związku z tym później, właściwie de facto ona zaczęła być robiona dopiero właśnie w czasie wojny 13-letniej. Wtedy to próbowano robić, chociaż początki tej wojny to klęski polskie, właśnie poprzez to, że przede wszystkim opierano się na pospolitym ruszeniu, na rycerstwie, w tym tradycyjnym, w ten tradycyjny sposób zwoływanym i prowadzącym wojnę. Bitwa pod Grunwaldem jest takim idealnym przykładem, aby budować ten nowy patriotyzm, prawda? Oczywiście są pewne symbole, no żaden naród nie wyzbywa się swoich symboli. Jak mówimy o tych wspólnych rocznicach tegorocznych, prawda? Czyli bitwy pod Grunwaldem, Kuszynem, 90. prawda, bitwy warszawskiej, to jest taki dobry moment do budowania właśnie tego patriotyzmu, prawda, na zwycięstwach, nie na jakimś micie wielkości, prawda, ale też nawiązywać trzeba, prawda, do tego, że do tej potęgi państwa polskiego przypominać, prawda. Wybieralny władca, którym był wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Krzyżacy chcieli rozszerzyć swoje panowanie na całą południową część Bałtyku. Robili ogromne interesy z miastami Hanzy. Hanza to była taka Unia Europejska, gdzie główną rolę odgrywały wielkie porty niemieckie nad Morzem Bałtyckim, nad Morzem Północnym. To była Brema, Lubeka, Hamburg i krzyżacy byli finansowani przez te wielkie miasta niemieckie i mieli z nimi taką współpracę ekonomiczną. I to było państwo niesłychanie, jak na tamtą epokę, nowoczesne. Oni stworzyli system służby zdrowia, a królowi Kazimierzowi Wielkiemu powiedzieli wprost: jeżeli nie zawrzesz z nami pokoju, do samego Krakowa ścigać cię będziemy. To jest cytat ze słynnej kroniki Prześwietnego Królestwa Polskiego księdza kanonika Jana Długosza. Czyli zamierzali walczyć z Polakami aż pod murami Krakowa nawet. To o żadnym nawracaniu na chrześcijaństwo nie mogło być mowy, bo Polska była chrześcijańska od 966 roku. W okresie panowania Kazimierza Wielkiego sprawa konfliktu zbrojnego ucichnie. Ucichnie przede wszystkim dlatego, że Kazimierz uznał, że iż jego państwa nie stać na to, żeby prowadzić wojnę, bo to raczej przyniesie straty niż pożytek. Stąd między innymi w 1343 roku zawarty pokój kaliski. Pokój kaliski, który troszeczkę mógł się odnosić do wcześniejszych wyroków sądów papieskich, które na ogół przyznawały rację stronie polskiej. Tutaj zachowano status quo, ale w bardzo ciekawy sposób. Kazimierz zachował prawo do tytulatury do tych ziem, a oddawał ziemie, które między innymi Pomorze Gdańskie, wieczystą jałmużnę krzyżakom, czyli mówiąc inaczej, dawał im te tereny jako stałe źródło dochodu z zachowaniem praw do zwierzchności nad tymi terenami. Oczywiście w przyszłości, bo w tym momencie nie było to możliwe. Krzyżacy zgodzili się, żeby w oficjalnym traktacie, dokumencie było napisane, że Pomorze Gdańskie jest własnością królów polskich, a królowie polscy, w tym przypadku Kazimierz Wielki, oddają Pomorze Gdańskie jako jałmużnę zakonowi krzyżackiemu. W zamian za to przestali najeżdżać na Polskę i Polska zyskała na czasie. Nie przypadkiem Jan Długosz za prymasem Polski Mikołajem Trąbą nazwał w swojej kronice Kazimierza Wielkiego ojcem zwycięstwa pod Grunwaldem. I to pojęcie ojciec zwycięstwa pod Grunwaldem używali historycy z czasów Jana Długosza. Książę Mazowsza, Konrad, dokonał rzeczy po prostu niesłychanej. Sprowadził do Polski niemiecki zakon Najświętszej Marii Panny, Domu Niemieckiego w Jerozolimie, bo taka była ich oficjalna nazwa, i nadał im ziemię dobrzyńską w kolanie Wisły między dzisiejszym Chełmem, Toruniem i Golubem Dobrzyniem. Sprowadzenie zakonu wiązało się z bardzo trudną sytuacją tegoż, bo zostali akurat rozszyfrowani i wyrzuceni
z Węgier, już nie mieli czego szukać w tym czasie w Ziemi Świętej, a szukali swojej siedziby, miejsca, gdzie mogliby utworzyć swoje państwo, bo ambicje tego zakonu były bardzo duże pod tym względem. I pojawił się Konrad Mazowiecki, właściwie taki lokalny władca, niekoniecznie znający realia sytuacji międzynarodowej. Zaimponowali mu bardzo, no bądź co bądź, zakon krzyżowy z Ziemi Świętej jest o bardzo dobrej renomie, wysokiej, zwłaszcza jeśli chodzi o efekty działań, które wówczas nazywano chrystianizacyjnymi, czyli mówiąc inaczej, podboju ziem. To był jeden z największych błędów politycznych w całej naszej historii. W konsekwencji krzyżacy utworzyli wyjątkowe państwo. Bardzo szybko po osadzeniu tutaj krzyżaków Konrad przekonał się o swoim błędzie. Kiedy i papież, i cesarz potwierdzili fałszerstwo krzyżaków, dokumentów, które przyznawać im miały wedle tej nowej wersji ziemię, które otrzymali po prostu jako miejsce, z którego mogli rozpocząć akcję chrystianizacyjną. Zostały te dokumenty sfałszowane w ten sposób, że stało się to ich terenem, który został im przekazany. W bardzo szybkim czasie podbili ziemię Prusów, nie koniecznie tutaj niosąc wiarę, a przede wszystkim orężem, tworząc bardzo sprawne państwo. Były właściwie nie do zdobycia, tylko problem polegał na tym, że w zamkach można było schronić rycerzy, budność, natomiast nie można było w tych zamkach schronić kilkadziesiąt tysięcy koni. W skład dowództwa krzyżackiego wchodziło czterech wybitnych dowódców i rycerzy zarazem. Był to Ulrich von Jungingen, wielki mistrz zakonu krzyżackiego, dalej wielki marszałek Fryderyk von Wallenrod, wielki szpitalnik zakonu krzyżackiego Werner von Tettingen oraz komtur Markwart von Salzbach, szef dyplomacji krzyżackiej. Ponieważ uderzenie de facto nastąpiło od strony królestwa, w związku z tym musiało nastąpić pewne przegrupowanie sił i stąd wynikało to, że wojska właśnie spotkały się na polach między trzema wsiami. Tannenbergiem, Grunwaldem i Łodwigowym, nieopodal jeziora Łubień. Tannenberg, dzisiaj nazywany Stębarkiem, w historiografii niemieckiej stał się odniesieniem tej bitwy, czyli tak jak w historiografii polskiej mówimy o bitwie pod Grunwaldem, tak w historiografii niemieckiej o bitwie pod Tannenbergiem. Siły polsko-litewskie na pole bitwy dotarły, docierając właśnie w okolice jeziora Łubień, dotarły w przeddzień i w nocy z 14 na 15 lipca 1410 roku. Tutaj można powiedzieć parę słów o polu bitwy, dlatego że to teatrum było niezmiernie ciekawe, bardzo rozmaicone i wzgórza sięgające nawet do 200 metrów, przecież patrząc na wysokość nad poziomem morza. O łagodnych stokach umożliwiających tym, którzy są powyżej, świetny atak. Zarazem należy pamiętać, dzisiaj, kiedy patrzymy na pola grunwaldzkie, one są, przepraszam za określenie, prawie łyse, prawie że nie zalesione. Wówczas one były zalesione. W związku z tym było bardzo wiele miejsc, w których ktoś, kto wcześniej, a krzyżacy byli wcześniej na tej bitwy, mógł wykorzystać to Teatrum Woliny do tego, żeby po prostu zaskoczyć przeciwnika. Notabene Witold i Jagiełło, objeżdżając rankiem 15 lipca pole walki, również to przewidzieli. Między innymi stąd taktyka pewnego oczekiwania. Sama bitwa jest ciekawa pod względem strategicznym, ponieważ obydwie strony przedstawiają dwie różne strategie.
wojskowe, prawda? Z jednej strony jest to strategia charakterystyczna dla rycerstwa zachodniego, kiedy wódz uczestniczy w walce,